Nazywam się Janusz Żywicki, jestem członkiem honorowym AZS-u, byłem prezesem AZS-u Gdańsk, a teraz ze specjalnej okazji jubileuszu stulecia Akademickiego Związku Sportowego jestem zastępcą przewodniczącego komitetu organizacyjnego, którego to przewodniczącym jest nasz prezes, profesor Krzysztof Wilde, a prywatnie, no raczej nie prywatnie, a służbowo, rektor Politechniki Gdańskiej. Przymierzamy się od pewnego czasu do tego, żeby uhonorować całą historię Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. Zakładamy, że rok akademicki 2021-2022 to będzie właśnie ten okres, w którym planujemy rozliczne imprezy. Począwszy od imprez sportowych, takich, które miejmy nadzieję będą atrakcyjne i dla studentów, i dla mieszkańców Trójmiasta, poprzez imprezy typowo studenckie, czyli te, które realizuje Akademicki Związek Sportowy zarówno w środowisku, jak i na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Te konkretnie będą się odbywały w Gdańsku, ale mogę powiedzieć, że cała Polska przyjeżdża do nas. To znaczy, że planujemy tak zwaną galę sportu akademickiego. To jest podsumowanie Akademickich Mistrzostw Polski. Wówczas przyjeżdżają laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych typach uczelni. W sumie będziemy gościć około 200-300 osób z całej Polski, czyli kwiat studenckiego sportu akademickiego. Planujemy, że to będzie Europejskie Centrum Solidarności, ponieważ chcemy, żeby Gdańsk był wypromowany również w tym środowisku, bo wielu naszych studentów z całej Polski niekoniecznie wie, jak wygląda Europejskie Centrum Solidarności. A jest co zwiedzać, jest co oglądać. Jest to na pewno obiekt, którym nie tylko Gdańsk, ale cała Polska może się poszczycić. Myślę, że nie będzie tutaj niczym złym, jeżeli uchylę rąbka tajemnicy, że mamy na siebie wziąć główny ciężar organizacji obchodów tutaj środowiskowych w Gdańsku, czyli zaangażować przede wszystkim studentów. Studentów nie tylko naszej uczelni, ale wszystkich uczelni, także mamy taki pewien pomysł. No i bardzo mocno chcemy w tym celu też wykorzystać Górki Zachodnie, organizując bardzo, bardzo dużą, bardzo fajną imprezę, ale o szczegółach więcej powiem później. Natomiast gala, taki punkt centralny tych obchodów zaplanowany jest na październik 2021, przy czym tak naprawdę chcemy, żeby obchody stulecia AZS-u miały charakter imprezy takiej ciągłej, odbywającej się w roku akademickim 2020-2021. Także to będzie szereg imprez towarzyszących. To nie będzie jedna gala, tylko to będzie bardzo dużo imprez, które będą tworzyły taką jakby całość obchodów właśnie stulecia Akademickiego Związku Sportowego. No, ja myślę, że Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jako najsilniejszy swego czasu ośrodek akademicki sportowy no, będzie licznie reprezentowana i sądzę, że studenci tutaj i działacze Akademii z pewnością wezmą udział i to nie tylko jako uczestnicy, ale również jako ci, którzy będą pewne imprezy związane z jubileuszem organizować. Imprezy głównie, no, powiedzmy sobie, poza tą częścią taką oficjalną, czyli tą galą, akademią z tym związaną, z tą galą, będą imprezy sportowe. Starać się będziemy o to, ażeby poszczególne związki sportowe, z którymi nasi sportowcy tutaj utrzymywali kontakty i utrzymują nadal, ażeby te związki zechciały przydzielić w przyszłym roku imprezy centralne właśnie środowisku gdańskiemu. To jest jedna z to. No i druga, chcemy zorganizować konferencję naukową, która by wskazywała, w jaki sposób pod takim ogólnym hasłem w tej chwili sport w środowisku akademickim.
No i myślę, że tutaj chcemy, żeby były, że tak powiem, główne referaty zamówione, 4-5. No i potem, ażeby ci wszyscy, którzy chcieliby zabrać głos na temat sportu akademickiego, taką szansę mieli w różnych sekcjach.